musi wydarzyć się w twoim życiu, żebyś zawołał do Boga? Musisz zachorować na raka? Musi umrzeć ci dziecko? Musisz rozstać się z mężem czy z żoną? Albo być porzuconym po raz kolejny w życiu i poczuć się samotnie? Ja wam powiem, co wydarzyło się w moim życiu, że zawołałam dla Boga. Powiem, co wydarzyło się w moim życiu, że dzisiaj tu stoję, jestem i świadczę przed wami, że poznałam Jezusa. Co musi wydarzyć się w życiu normalnego, wykształconego, myślącego człowieka, żeby stał na ulicy i głosił o tym, że Bóg jest żywy, że On naprawdę istnieje? Zastanówcie się, co musi wydarzyć się w życiu człowieka tragicznego albo pięknego, żeby zawołał do Boga i zawołał, że chce Go poznać. Całe życie wychowywałam się bez ojca. Całe życie dlatego, że jak byłam małym dzieckiem, to moi rodzice bardzo się kłócili. Nie pili alkoholu, ale kłócili się do tego stopnia, że bałam się wracać ze szkoły do domu. I często wyczuwałam strach w żołądku, kiedy mój tato miał wrócić do domu. Dlatego, że moi rodzice bardzo mocno się kłócili. I często chciałam, żeby się rozwiedli. Chciałam, żeby był spokój, żeby była cisza, żeby nie było lęku i strachu. A gdy mój tato zginął w wypadku samochodowym, bo potrącił go pijany kierowca, zaczęłam żyć w poczuciu winy, że nigdy go nie kochałam, że zawsze go nienawidziłam. Bo miałam go jako kata i oprawcę w domu, który kłócił się i nie dawał nam spokoju. Życie w samotności i życie w strachu spowodowało, że chciałam być bardzo bogatym człowiekiem, zarabiać dużo pieniędzy, zrobić karierę i zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy nie miałam. Przyjechałam do Warszawy, zdobyłam pracę, zaczęłam awansować, pracowałam non-stop, szybko otworzyłam własną firmę. Jak otworzyłam własną firmę, zaczęłam zarabiać pieniądze, pracować jeszcze więcej, imprezować. Zaczęły się używki, alkohol, wieczorne wyjścia, nieudane miłości i poczucie samotności wieczorem, kiedy siedzisz w domu i masz pustkę i zastanawiasz się, jaki jest sens twojego życia. Albo kiedy wychodzisz wieczorem na imprezę i pijesz alkohol i zastanawiasz się, jaki jest sens twojego życia. Albo kiedy nie możesz zasnąć codziennie wieczorem, bo musisz się napić. Tak, to ty. Ja to wiem, bo miałam tak samo. I nikt mnie w tym mieście nie oszuka, że jest inaczej. Że nie jesteśmy samotni, bo byłam samotna. Że nie jesteśmy odrzuceni, że nie pijemy alkoholu, że nie potrzebujemy miłości, nie potrzebujemy Boga. Miejsce w sercu i pustkę w sercu mógł wypełnić mi tylko Bóg, bo nic innego mi tego nie zapewniło. Strach, lęk i brak poczucia bezpieczeństwa zaprowadziły mnie w takie miejsce, że szukałam tej miłości wszędzie i nigdzie nie mogłam jej znaleźć. Żaden mężczyzna nie zapewnił mi takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie mam teraz. Życie doprowadziło, że miałam ataki lękowe i stany lękowe. Żyłam w ciągłym lęku i w ciągłym strachu. Że muszę rano wstać do pracy, że muszę zarabiać pieniądze, że muszę do czegoś dojść, że muszę coś osiągnąć, że muszę być kimś, wyglądać i coś znaczyć. A jak mi się nie uda, to jestem gorsza niż inni. To nieprawda. Odkąd poznałam Jezusa, a miało to miejsce rok temu, diametralnie zmieniło się moje życie. Najpierw zostałam uwolniona z lęków, strachu, depresji. Potem zostałam uzdrowiona z raka palca prawej ręki. I od tamtej pory, kiedy poznałam Boga, jestem zupełnie innym człowiekiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie macie szansy tego znać, ci, którzy nigdy nie zawołaliście do Boga, że chcecie Go poznać. A do tego nie potrzeba tak wiele. To, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, jeżeli jesteś samotny, jeżeli nie wiesz, czy istnieje Bóg, jeżeli boisz się każdego dnia, jeżeli masz wątpliwości albo jesteś chory, to przyjdź tu dzisiaj do mnie, pomodlę się za ciebie, zawołasz do Boga, a ja gwarantuję ci, że twoje życie się odmieni. Przyjdź tu dzisiaj do mnie, a ja pomodlę się za ciebie i zostaniesz uzdrowiony. I osamotnienie, lęki i strach odejdą. Bo gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to poniósł za sobą każdy lęk, każdy strach, każdą chorobę. Czy to rak, czy to zawał serca. Poniósł ubóstwo,
poniósł odrzucenie. On umarł na krzyżu, bo mu pękło serce. A serce mu pękło, bo został odrzucony na krzyżu. Umarł za wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, abyś Ty mógł żyć zwycięsko. Jeżeli to wyznasz w swoim sercu, wieczorem, w domu, dla siebie i zawołasz do Boga, żeby przyszedł do Twojego życia, szczerze, ja gwarantuję Ci, że Go poznasz i że zobaczysz, że On istnieje i Twoje życie się odmieni na zawsze. Amen.